Miłoni kochane ludziska, za akurat w tym roku, kiedy te jubileusze się noma złożyli, możemy przed wami występować i się znów pokazać. Kochane ludziska, łożenie się to nie sztuka, ale później widzieć z tym drugim złożekiem, to dopiero jest cud. No to szczęście masz jak na trasie, jak to może na babę gołąbkę. No ale jak ci się nie podzieliło, to trudno. W życiu jest różnie. No i nasz Franek, który się dał ozenił, to też tak mu się trasiło. Się spotkały te dwa gołąbki i tak gruchały nasze te dwa gołąbki. Ale gruchały nasze nozani, łyskani, zidelcani, co tam pod ręką wleciało. I nieraz Franek łaził po wsi, a to z obdrapaną mordo, a to z łbem w poziłakach, a to z nogą w laskach. Chłopaki się nieraz z niego śmieli, mówią: Franusz, to jak cię baba celuje wałkiem, wy, to ty się schyl. A on mówi: myślisz, że on tego nie zrobił, ale baba to przesiedziała i od razu mi się celowała. Ale potem, że ta jakimś cudem bez przypadek narodził im się dzieciak, Franek był nawet zadowolony, bo nie wiedział, skąd to się wzięło. No ale ci nadsunienie go rusiło i myśli tak: jest to komuś to, ja się z tobą podzielę w oporządzaniu tego dzieciaka, żeby ci było lzy. Ja będę oporządzał dolną połowę, a ty górną. No to baba myśli: chłop zgłupiał, czy co? Psieluchów nie będę musiała brać. No i dalej, przyszła noc, jak ta górna połowa zaczyna mordeć żyć, no to Franek wtedy spał sobie spokojnie i baba całą noc czasami bujała go i prosiła, żeby jej pomógł przy tym dzieciaku, ale on wtedy grzecznie odpowiedział: moja połowa nie wrzescy. Ale ja tu mogę zejść, A ja zaprosił Franek na swoje wesele całą familię, to duża familia we wsi. Dużo przysło jest, zjechało się z więcej wsi Furani. No i że ta, jak już się skończyło nad ranem te weselisko, no to trzeba było się gdzieś przespać. No to trzeba o tej nocy poślubnej pomyśleć. Ale to ze Furani z daleka przyjechali, no to już tam do domu nie jeździli, tylko czekali na przenosiny na drugi dzień. No to dziecko młode się powozu. O tak, jedni poszli na chleb, drudzy do stodoły poszli, a jeszcze reszta familii bliscy rozłożyła się w całej izbie i paru przynieśli ze stodoły i tam leżeli. No i nie ma miejsca dla młodej pary. Co tu robić? Franek była średni do tej kobiety. No i zobaczył drapka, gdzie ta na chleb jest. Tam, gdzie ta kukawka, co tam się krową zwala siana. Wleźli tam na to kukawkę, na ten chleb. Akurat sani nikogo nie było, Franek za drapkę nas za sobą wciągnął na chleb, żeby tak ktoś tam nie wszedł. No i ta Marina to się ta zredni do tego chłopa, rozebrała się i les. A Franek się tak gramotny chłop, no jak już mu tak nie ma, to jaśnie było się do tej kobiety zbliżyć. Najpierw się tam powolutku rozebrała to kosula, a to już te spodnie zdejmuje, już tylko się do niej położyć. Jezu Mario, chyba Pudanowi jeszcze umyje. No to znów zlazł te drapki, poszedł do studni, myje. Oni siedzieli, ten młody i ta młoda, jak to się podeszło, co chodziło, to nie siedzieli, jak to zrobić, żeby ładnie było w tę noc poślubną. Już ta kobieta, bo to się ta siano młode, putraw to taki jest, no drobne te siano, to święci, jak tak pobleże ciało. I tak raz na tym sianie, aż takie tam się wyłardziła. I wreszcie do tej kukawki mi gląda i mówi: Franec, mój bo zakochany, to ci ja do tej pory to jest bym trzy te nogi umiła. No cicho Maryno, już ja miję ostatnią. No posiłeczce znów tam wlazł po tej drapce i tak obzięta sredi tam do niego i tak go chce, żeby on tam siedział, o co chodzi, żeby to chiżej było. No tam wreszcie się położył koni, ale cabun ani drgnie, ani bznie. Lezy koło tej kobziety jak drum. Ta kobzieta sredy do niego mówi: Franecka, byś ma wziął tak za rękę.
No to on wziął mnie za rękę i dalej trzyma, ani drgnie, ani mzdnie. Franecku mój, bo zakochania byśmy tak wziął tą drugą ręką za bałamutek. No to on wziął jedną ręką tak, drugą ręką tak i dalej lezi, ani drgnie. Franecku mój, bo zakochania byśmy wziął mnie za nogę. No jak cię wezmę za nogę, jak ja już nie mam ręki. No to mu się puśćmy za rękę i weźmy za nogę. No to wziął mnie za nogę i dalej trzyma w jednym miejscu, ani drgnie, ani bznie. Tak obzięta srednie do tego chłopa. Musi Franecku mój, bo zakochany, ja mam dłuższą do noga, tak w jednym miejscu trzyma. To on zbada, mówi, nieprawda, Maryno, taka sama jak i tamta. No to tak obzięta srednie do niego, nie się jak to ładnie mu posiedzi, sobie zrozumiał, o co chodzi, ale sobie to ładnie wyglądało. Wreszcie już nie wytrzymała, musi... Franecku mój, bo zakochali, a weź tam rękę. Ciesia, siusiu, dobrze. To ten lejak wstał, ubrał się z las po drabce, wlazł do izby i rękę do nocnika wsadził. Ale rano gdzieś tam, 10 godzina, wszyscy jakoś tam przetrzeźwieli. Powstawali jeden ze stodoły, drugi tam z chleba, baruch z izby wzięli. I rozpoceni przenosili i siłeckie tych przenosin woma pokazy. A wszystko to się działo w carym. To zapraszamy na widowisko przenosiny. Na carnieckim polu stoi koń kułaty, a na tam koniu srebrny pas. Piękna banda z tej wioski wandrowa, to bardziej za mnie dla nam płac. Oj, bando, bando, dziewczaki płakały, bo kto się będzie tak kochał. A najlepszej moja najmilejsza, co z nią szczery nowskie spał. Jedna nie może za śliwej podrozy, a druga może jak z Boga. A ta trzecia, bracie kochanecku, twoja pociecha leży na łozersku. A ja gdzie doszę do tam. Jonku i Marysiu, pożegnaliśta stan kawalerski, a wstąpiliśta do grona poradztw. Ja jako raj kończę dzisiaj posługę dla waszej rodziny. Teraz zegnajta te wszystkie ściany i wszystkie podwoje, przed którymi Marysia wyzalała smutki swoje. Zegnajta wszystkie obrazy i wszystkie sigurki, przed którymi nasza pani młoda modliła się w tym domu tylekroć razy. Teraz, kiedy już wstąpiliście do grona uraców, to zice woma, żeby Pan Bogom we wszystkim dopomagał i Matka Boska, żeby was w opiece miała. Zapłać, fatku, żeście nas zwalili. Czynicie od nas wykup. Mogę dla was metel zyta. Kosik tego dobrego. O, to przecież na siebie kupili. Całuję wody, zamój relacji, wygała ją was. Panie pytała, tak przykazała, ze Wyszła się z czysta,
was, z Pana Boga, jaćta do mnie w przenosinach. Kochani, Gospodzie moje, pomocna i chciałbym wracać z tego domu do Jasiu.
Gdyż nie była pysna i do niej dopysła, sama nie wyda. Sama nie posła, posłała posła, bo mówimy pośle, bo ratujmy słusznie, jakby ja sama. Marysia siedziała w tym przeglądać. Kółka brzeżą, żeby Marysia miała gdzie kwiatki postawić. Bo jest to najbędę się to nie śniebancie. I one kiedy nam zejdzie najlepsze księcie życia. Ja później to i będą, panu przelowi. Obraz brzeże, co by dobrze się wziodło, co by panu mógł zrozprowadzić. Brzeża też ranski. Co by Marysia miała, sam żyło wcielać. Niech Jaszy na nockę nie będzie wracać. I weno, żeby mu miała cymnowi wcielać. A jesteś ranki! Co by Marysia miała cym ładna zasłaniać, żeby nikt ludzie nie podglądali. A ja daję Marysi za ziniotko, co by się odzyła bujać. Bo niedługo macie bujać prawdziwe. O, a tam Jonek nie wróć na wajek w zaloty chodził. Nie, dobra, chłopaki, poczka za mną. Popę, co ja w kupę.
Ciao!